ocalał, bo jego matka, żona późniejsza go uratowała, ale wielu innych ludzi zostało w tym kościele zamordowanych. No oczywiście to jest nieodbudowywane w ogóle. Tutaj zdjęcie sprzed 2 lat, katedra w Łódzku, gdzie księża odprawiają w rocznicę Krwawej Niedzieli co roku mszę żałobną. Proszę zauważyć, że wszyscy księża mają czarne stroje, tak jak teraz będzie dzień zaduszny, kiedy się odprawia w kolorze ciemnofioletowym, czarnym. Krzyże upamiętniają pomordowane wioski i papież Benedykt XVI dał zgodę, żeby zawsze w tą rocznicę w ten sposób upamiętnić ofiary Krwawej Niedzieli. Tutaj, gdzie składam kwiaty, to jest mogiła 150 osób w Korświatynie pomordowanych. Tam leży wielu moich krewnych. No, oczywiście na tym krzyżu ani słowa nie ma, kto i zginął i dlaczego został zamordowany. To jest Nowy Wiśnicz koło Krzemieńca, tam gdzie się urodził Słowacki. Tutaj wymordowano kilkaset osób, które także schroniły się w tym klasztorze. Wydawało się, że klasztor się obronił, no niestety się nie obronił. Wyrżnięto tych ludzi. Widzicie, dzisiaj kościół został spalony, zawaliło się do wnętrza. No nikt o to nie dba. No tak wygląda na zewnątrz. Tutaj ta grupa, to są już dzieci, wnuki. Kresowian przyjeżdżają, zapalają znicze, bo tu w tych grobach, mogiłach zbiorowych wokół kościoła, a często w piwnicach kościoła, no są pogrzebane, rzucone ciała tych pomordowanych. Dzwonnica przy tym kościele. Tu przechodzimy kolejne zdjęcia, to jest Podkamień. Na Podkamień jest na obręczu Wołynia i Podola, zwany Wołyńską Częstochową ze względu na podobieństwo do Częstochowy, tylko proszę Państwa, tej wieży już nie ma. Ja to zdjęcie robiłem 8 lat temu i już wiem, że się wieża zawaliła. No po prostu nie, to zostało tak porzucone kompletnie. Także już tej wieży nie ma dziś. Tak wygląda wnętrze. Proszę zobaczyć. Ślady pożaru, kul do dzisiaj nieuprzątnięte. O, tutaj idealnie. Tu wymordowano 630 osób, w tym kilku księży i księży diecezjalnych i ojców dominikanów. Tutaj jeden z tych archeologów wyciąga jeszcze kulę. A to jest właśnie zdjęcie z tej wieży, która nie istnieje już. Panorama Wołynia, kamień taki narzutowy, stąd ta nazwa pod kamień, czyli pod ten kamień. Bardzo płaski teren. A to jest klasztor w Berdyczowie. Jest takie powiedzenie, pisz na Berdyczu, tak? Czyli donikąd. Jak się pisze, ja to urzędnik polski, to można zaadresować, pisz na Berdyczu, bo wiadomo, że odpowiedzi nie będzie. Ale dlaczego to zdjęcie pokazuje? Tu akurat na szczęście na tych rejonach nie było zagłady Polaków. Natomiast to jest ciekawe, bo tu z drugiej strony tego klasztoru, w centrum wioski jest kościół parafialny i tam odbył się słynny ślub polskiej arystokratki Eweliny Hańskiej z francuskim pisarzem Honoré Balzacem, który przyjechał do tego Berdyczowa, żeby poślubić po wielu latach znajomości, korespondowali ze sobą wcześniej, no wtedy internetu nie było, więc ta poczta szła. Jak ona owdowiała, to zdecydowała się wyjść za Balzaka. Zresztą gdzieś tam czytałem, że Balzak, który jechał do Berdyczowa, mówił, że to gdzieś chyba w Chinach jest, bo to jest tak daleko, na niego to były Chiny już. No ale to był siedziba arystokratów polskich, wspaniały klasztor, wspaniały pałac tam, nieistniejący Żegucki. No i tak się historia tutaj też zatoczyła. To jest z kolei cmentarz Jana Cieńskiego, biskupa, bo kilku księży po wojnie zostało, mimo tych pogromów, wyrżnięcia tych wiosek. Co tu jest ciekawe, on był, tu jest jego tarcza herbowa, on był biskupem
skupem w podziemiu, wyświęconym potajemnie. Kiedy później powiedziano mu: ekscelencjo, to teraz sobie ksiądz biskup może wybrać herb, żeby mieć, to on powiedział, że jak jest biskupem podziemia, to on chce mieć czarną tarczę. No i tak na tym grobowcu wykuto, że pozostawiono tą czarną tarczę jako herb. Tutaj są zdjęcia z zeszłego roku, które pokazują również mogiły, bo jak mówiłem, co się działo z pomordowanymi? No wrzucano im do takich dołów, rozpadli, jarów, nieraz po kilkaset osób, zacierano ślady. To są Ostrówki, Wola Ostrowiecka. Tutaj wymordowano w ciągu 2 dni dwie wioski, 1058 ludzi. No i teraz odbywa się ekshumacja. No tutaj zapowiadał 2 lata temu prezydent Komorowski, że przyjedzie z prezydentem Ukrainy, że poświęcą pomnik. No, jak wiele obietnic pozostało bez pokrycia, zatem dygnitarz polski się tutaj nie pojawił. A to tak wygląda ekshumacja, czyli widzicie, na oko widać, że to są małe osoby, czyli dzieci. To jest ciekawa akcja pana Janusza Horoszkiewicza, który, bo wioski zostały zrównane ziemią, spalone, zniszczone. Więc on organizuje już wielu lat, zbiera fundusze, wykonuje takie krzyże i te krzyże zawozi na Ukrainę. I w miejscu wioski, której nie ma już, więc większość tych wiosek, tych śladów dzisiaj nie ma, wbija krzyż najczęściej w miejscu, gdzie było centrum wioski, bądź jeżeli był kościół czy kaplica. I ten jedyny krzyż upamiętnia, że tu w ogóle przez kilkaset lat mieszkali Polacy. Bo na przykład Wola Ostrowiecka to jest osadnictwo z czasów króla Władysława Jagiełły. Huta Pieniacka, o której wspominałem, SS Galicję wymordowała 1000 osób. Teraz niedługo będzie 70. rocznica. Zburzono też kościół i obecnie odtworzono tutaj kształt prezbiterium. Te kamienie są tak ułożone, tak jak było prezbiterium. Natomiast pomnik stoi w miejscu ołtarza, ale nawet drogi dojazdowej nie ma. Także to jest tylko tak zrobione przez rodziny pomordowanych, które to upamiętniły. To jest Kolszczakiem Komunastego, o którym mówiłem 2 lata temu. Mieszkańcy, potomkowie pomordowanych, którzy mieszkają na Dolnym Śląsku, złożyli pieniądze i ufundowali ten pomnik. Nawiasem mówiąc, tam akurat lokalne władze się zgodziły na to. Więc już jest pomnik, nie drewniany krzyż, ale murowany, po polsku, po ukraińsku tablice, napisane imiona i nazwiska, też kiedy, ile lat miał, ani słowa kto zabił. Do dzisiaj nawet przy życzliwych tutaj relacjach z jakimś wójtem czy starostą ukraińskim nie wolno napisać, kto zabił. No, byli zginęli, koniec kropka. To są zdjęcia ze Lwowa, pomnik profesorów lwowskich. Pokazuje dlatego, że teraz przejdę do omawiania, co się obecnie tam dzieje. No więc z jednej strony tutaj nie ma śladu po Polakach, własne inicjatywy są stawiane groby. Tu jest pomnik profesorów lwowskich, no i śmierć szlachu. To tak przez kilka miesięcy było, nawet nikt tego specjalnie nie zacierał. A tu swastyka. No gdyby tu w Gdańsku ktoś tak swastykę zrobił na jakimś grobie żydowskim czy Armii Czerwonej, to od razu byłby krzyk. To tak jak tutaj ten pomnik postawiono przy tym czołgu, to już od razu ambasada rosyjska od razu. Ale na drugi dzień reaguje. Polska nie reaguje. Na tym jest różnica, że Polacy czapkę do ziemi, kłaniamy się nisko i milczymy. A gdyby to zrobiono tutaj w Gdańsku, no to byłby krzyk. To jest z kolei upamiętnienie Stepana Bandery, o którym mówił dowódca UNUPA. Zabijał i Polaków, i Ukraińców. Bo on uważał, żeby powstała samostyjna Ukraina, trzeba wszystkich zabić. Flagi czerwono-czarne, czyli
nawiązanie do faszyzmu. No i mundurowi, czyli to jest za czasów Wiktora Juszczenki, niechlubnej pamięci prezydenta Ukrainy. To teraz wszyscy krzyczą, że pani Julia Tymoszenko siedzi w więzieniu, ona jest taka sama nacjonalistka jak Wiktor Juszczenko i tam nie ma jej co żałować. Niemniej właśnie za ich rządów zaczęto upamiętniać nie ofiary, ale morderców. No tutaj trochę, proszę, to jest przy kościele świętej Elżbiety, wysoko w Lwowie postawiony. Proszę zobaczyć, pomnik trochę przypomina Lenina. No widocznie artyści mieli tylko taki wzór tych Leninów. A tutaj duchowni grecko-katolicy świecą. Czyli nic się nie zmieniło od tej strony. Ja tu kiedyś polemizowałem z biskupem wrocławsko-gdańskim, grecko-katolickim, tutaj jest katedra w Gdańsku, na temat tych spraw, ale oczywiście ani słowa. No czyli też nie wyobrażano, żeby w Niemczech postawić pomnik Hitlera, czy Adolfa Himmlera, żeby księża katolicy czy protestanci święci. A to jest możliwe, czerwono-czarne prawo. Tutaj spod pomnika 4 lata temu był rajd Bandery. Prowokacja polegająca na tym, że młodzież dostała rowery, że miała jechać, tu widzicie czerwono-czarne flagi, Kongres Nacjonalistów Ukraińskich, jak ktoś da bukwy. Nic się od tej strony nie zmienił. Po co mieli jechać do Polski? No, żeby sławić zdrowy tryb życia Bandery, to też tu jeździli od pomnika do pomnika i także do Monachium, gdzie on jest pochowany, bo zginął w Monachium. No i żeby zdrowy tryb, bo był skautem. No właśnie tu na rowerach, też na plebanii jest ksiądz, to jest Szczecina, tuż przy granicy Polski. No i że Bandera był skautem. No i że zdrowy tryb, że nie palił papierosów i nie pił alkoholu. Ja wtedy napisałem w Gazecie Polskiej, że wiele razy byłem na Ukrainie, a jak mężczyzny, który nie pił alkoholu, nie spoznałem, nie spotkałem do tej pory. Ale powiedzmy, Bandera był taki heroj wyjątkowy i wtedy napisałem w Gazecie Polskiej, no że znamiennego bohatera, który nie palił papierosów, nie pił alkoholu, i nie jak mięsa, a nazywał się Adolf Hitler. No i też taki bohater. No tu już jadą do Polski, jeszcze po stronie ukraińskiej. Proszę zobaczyć, czerwono-czarne flagi. Absolutna prowokacja. Te dzieci oczywiście Bogu na winne, ale ktoś za ich plecami stał. No proszę, czerwono-czarne, jeszcze w emblemat nacjonalistyczny. No i mieli wjechać do Medyki, na szczęście już były protesty polskie, bo wiadomo, to była prowokacja. Polskie ministerstwo, głowa w piasek, Adek Sikorski, tam minister spraw wewnętrznych też głowa w piasek, ale protesty na szczęście poskutkowały. I tego rajdu nie wpuszczono. To zresztą była ogromna mobilizacja środowisk kresowych, żeby nie dopuścić do czegoś takiego. A to jest chyba w Gdańsku, jak dobrze się mówię. Tak, to jest w Gdańsku. To jest pod konsulatem tutaj, jest konsul honorowy. Bo Wiktor Juszczenko na Odchodnym nadał Banderze honorowego bohatera Ukrainy, bohatera narodowego. No i jakie jest hasło? Ukraina tak, OUN UPA, Bandera nie. Często nawet Gazeta Wyborcza, która celuje w tym opluwaniu ludzi, zarzuca, że jak ktoś się sprzeciwia Banderze, to znaczy, że on nie kocha Ukraińców. To jest nieprawda, absolutne kłamstwo, bo Ukraina jak najbardziej, czy wejdzie do Unii Europejskiej, czy nie wejdzie, to już naród zadecyduje. Ale przynajmniej mogę mówić sam za siebie, no nie mam nic przeciwko Ukraińcom. Mój prapraciarek był księdzem grecko-katolickim, czyli był Ukraińcem. Ale UPA, OUN, Bandera, SS nie. Czyli trzeba rozróżniać. Tak jak ktoś mówi o Hitlerze, to nie znaczy, że jest antyniemcem. No i tu też to jest znowu pod konsulatem w Krakowie. Juszczenko, Bandera, OUN, UPA, Galicja. Hańba i potępienie. I
tak właśnie powinno być, że trzeba odróżnić naród od tego wrzodu, który powstał na tym narodzie. Tutaj znowu protestujemy przeciwko gloryfikacji Szepnickiego. Tu już może tylko wspomnę, że osobą taką duchowym przywódcą Ukraińców przed wojną w Polsce był Andrzej Szepnicki, zresztą wnuk Aleksandra Fredry. Uznał się za Ukraińca, chociaż pochodził z rodziny mieszanej, to jest jego prawo. No i w czasie wojny poparł Hitlera, także no, Szepnicki jest dla Polaków synonimem kolaboracji. Tu jeszcze dodam może do Szepnickiego, że ta cała rodzina była ogromnie podzielona, bo jego rodzony brat Stanisław Szepnicki był polskim generałem, który przyjmował Górny Śląsk do macierzy. I bracia ze sobą byli tak pokłóceni właśnie o te sprawy narodowe, że jak przyjeżdżali do swojej matki, która była właśnie córką Aleksandra Fredy, to jeden nie chciał mówić po ukraińsku, a drugi po polsku, więc ze sobą i z matką rozmawiali po francusku. No więc to najlepiej pokazuje, do czego ten nacjonalizm, szowinizm, taka ciemnota doprowadza, że nawet w jednej rodzinie już dochodzi do tak straszliwych konfliktów, żeby nie mówić po polsku. To są zdjęcia sprzed 3 miesięcy w Lwowie. To są właśnie ci skauci ukraińscy, którzy niosą pod czerwoną czarną flagą portrety zbrodniarzy, czyli dowódców UPA. O, proszę bardzo, Stepan Bandera, Konowalec i jeszcze trzeci, którzy właśnie mordowali. To jest właśnie tragedia Ukraińców, tych zachodnich, że oni zamiast odwoływać się do pozytywnych bohaterów, to tej młodzieży w głowę wkładają, że ich bohaterem są bandyci. No to nikt tego nie przyjmie. No i wszędzie czerwono-czarne flagi. Gdzie nie gdzie ukraińska przy okazji, która na ogół to czerwono-czarne pochody. A tutaj to już czerwono-czarno całkowicie. I popatrzcie, to jest organizacja paramilitarna, czyli taka, która się przygotowuje do działań wojskowych. W Polsce się wojsko rozbraja, niedługo to w ogóle tylko będzie kompania honorowa zostanie w Polsce. No, natomiast po tej wschodniej granicy jednak szkoli się tą młodzież w tej ideologii nacjonalistycznej, czyli przeciwko Polakom, Żydom, Moskwie. No i tu znowu tak samo pochody Szuchewicz. No, gdyby ktoś tak w Berlinie, w Lipsku, czy w Hamburgu News Transparent Heinrich Himmler SS, no, to był, został ukarany. Jak nie grzywną, to nawet do więzienia mógłby trafić. No i popatrzcie też paramilitarna organizacja, emblematy banderowskie. Nic się nie zmieniło za 70-80 lat. A to jest na stadionie. Teraz niedawno był krzyk, że Ukrainie chciano odebrać prawo, żeby kibice byli w Charkowie, nie zmieniono. O co poszło? No między innymi o to poszło, że na stadionach, to jest akurat Karpaty Lwów, zdjęcie sprzed roku, jeszcze przed Euro, trybuna kibicowska, tutaj czarna, czerwona bandera po ukraińsku. No. U nas się walczy z kibicami, jak flagę polską wywioszą, czy tam coś nie podoba się. Ciągle tutaj rządzący by utopili w łyżce wody polskich kibiców za jakieś tam emblematy. Natomiast na Ukrainie no jest to normalka od tej strony. No i tutaj jeszcze zdjęcia najnowsze. No wszędzie portrety Sława UPA. Teraz jeszcze zdjęcia chcę pokazać księży, którzy zginęli, bo Krwawa Niedziela, cały czas tu nawiązuje do tej rocznicy, to zginęło wielu księży, bo zamordowane w czasie mszy świętej. Więc to jeden z księży, proboszcz Ostrówki, Wola Ostrowiecka, był ostrzegany przez Ukraińców, że może być napad, ale on powiedział, że z proboszczem, że pójdzie w niedzielę do kościoła, no i został zamordowany. Ksiądz Ludwik Wrodarczyk, tablica jest w Koszalinie. Ksiądz się urodził w Radziąkowie, koło Bytomia. Został w straszny sposób zamordowany, bo przerżnięty piłą na pół. Tutaj w jednej mojej książce jest taki rozdział kato, przerżnięty piłą na pół. Tu jest Ludwik Wrodarczyk.
To jest jedyny ksiądz, którego beatyfikacja się obecnie prowadzi, proces. Zginęło 180 księży, głównie proboszczowie, wikarze, ale też siostry zakonne, klerycy, najczęściej zabijani w kościołach. A tu jest tablica po polsku i po ukraińsku. Ufundowało ją dwóch braci mariańskich ze Lwowa, z Wołynia, którzy zostali uratowani przez księdza, przez Ukraińca. Bo trzeba pamiętać, że byli sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali Polaków. Często za to zostali zamordowani. W sobotę święciłem taką tablicę pod Zieloną Górą. Natomiast rok temu taką tablicę święciłem w Kałkowie Godowie, koło Starachowic, tam sanktuarium Matki Bożej. Przepiękne sanktuarium Golgota Narodu Polskiego, kaplica wołyńska. I to jest znowu przykład, że nam nie chodzi o złe relacje ukraińskie. Dokładnie odwrotnie, chodzi o nam dobre relacje, żeby upamiętać prawdziwy Ukraińcy. Ale jak na to uroczystość został zaproszony ambasador Ukrainy, to oczywiście nie przyjechał. Było po co. To są zdjęcia, ja już powoli kończę, to są zdjęcia z 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej w Warszawie. Oczywiście w tym roku uchyliły się władze polskie od zorganizowania. Zrobiono tam na skwerze wołyńskim w ogóle działu prezydenta. Natomiast rodziny zorganizowały własne obchody. Po raz pierwszy od czasów wojny ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci. Zaczął się od mszy świętej odprawianej na placu Trzykrzyży przed kościołem świętego Aleksandra, tutaj dwóch biskupów, i przeszedł całą w krakowskim przedmieściu. Tutaj na dwa portrety zwrócę uwagę. Wiktor Poliszczuk, Ukrainiec, który doktoryzował się we Wrocławiu, ale zmarł w Toronto w Kanadzie, który mimo, że był Ukraińcem, pisał prawdę o ludobójstwie. Polecam jego książki, 17 jego książek, w tym Gorzka Prawda. No Ukraińcy za życia to by go łysce wody utopili za to, co on pisał na ten temat. Proszę powtórzyć nazwisko. Wiktor Poliszczuk. Poliszczuk. Czyli Polesiak. Jak stukacie sobie, jest kilka wydawnictw w Polsce, które wznawiają książki. A to Jan Rumer, polski poeta, który był oficerem batalionów chłopskich. Kiedy zbliżała się Krwawa Niedziela, polska partyzantka, która była bardzo nieliczna, spodziewała się, że coś się stanie. Więc wysłała swojego delegata, Jana Rumla, do dowództwa UPA, żeby ich powstrzymać od tego szaleństwa. No to oni go pobili i mimo, że był posłem, rozciągnęli na ziemi cztery konie i rozerwali go konie. Hut Stowarzyszenia Huta Pieniacka, no świetnie zorganizowany marsz. Wszystkie te stowarzyszenia były. To był taki marsz, który był wyrzutem sumienia wobec władzy polskiej, chyba nie chcę. Rajd Katyński, który co roku także po wyjazdu do Charkowa, Miednoje i Katynia, także do Huty Pieniackiej i do Pona. No to jest właśnie Hermaszewski, Mirosław Hermaszewski. To ja tam nie wchodzę w jego poglądy polityczne, bo to nie o to chodzi. Ale no, on jest symbolem dla tego środowiska, jako to uratowane niemowlę. Tutaj dwie panie, które przygotowały, składamy kwiaty, przygotowały ten marsz, pani Aleksandra Biniszewska, pani Ewa Szakalicka. Co jest ważne, to było wszystko społeczne. Rada Pamięci Ochrony Walk na Dzieństwa złamanej złotówki na ten marsz nie dała. Ani Sejm, ani Senat. Także myśmy to zrobili za własne pieniądze, z własnej inicjatywy, mimo że to był dzień powszedni, czyli czwartek. A tu przemawiam do parlamentarzystów. No przyszło ich, tylko przyszli z PiS-u i z PSL-u i Solidarnej Polski. Reszta nie bała się przyjść. No, bo dzień później miało być w Sejmie głosowanie uchwały o ludobójstwie. No i niestety Radek Sikorski wylazł na trybunę i powiedział, nie wolno, tam dyscyplina partyjna i tak dalej, bo inaczej Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej. I doszło do takiego niesamowitego podziału.
zabrakło zaledwie 10 głosów, tak jak 10 sprawiedliwych w Sodomie i Gomorze. Platforma Obywatelska z Równym Palikota, no bo to są w sumie bracia z Jamski, jedni i drudzy, i część Platformy się wyłamała z Gowinem i po drugiej stronie ta część Platformy, SLD, PSL, PiS, Solidarna Polska i tak dalej. No i właśnie tych 10 głosów zabrakło. I tak jest właśnie podział polski Sejm. Niezależnie jak tam mówimy, jakie są koalicje. Jedni za prawdą, drudzy za kłamstwo. I tutaj nie ma dyskusji. Wymyślono takie pojęcie, że czystki etniczne o znamionach ludobójstwa. No, słowo o znamionach jest fałszywe, bo albo jest coś białe, albo czarne. Ktoś komuś ukradnie, to mówi, że ukradł, a nie, że jakieś coś o znamionach, chociaż ostatnio mówi się, nie ukradł pieniądze, tylko wyprowadził je z banku. Tak jakby można było na smycz. Ale to jak, ja nie czytam od wielu lat gazety wyborczej, ale nieraz tak mówią ci, co czytają, niestety jeszcze dalej, no to mówią, że tak jest rozmywanie pojęć. Nie białe, nie czarne, nie czerwone, nie różowe. Na Ukrainie jest taki określenie kolor szaro-buro-malinowy. No, kolor szaro-buro-malinowy, czyli żaden. Więc rozmywanie pojęć w Polsce, żeby nie powiedzieć ludobójstwo, służy pewnej grze politycznej. Nie tylko Adamowi Michnikowi, który boi się panicznej ilustracji prawdy, tylko również pewnym środowiskom, które nie chcą dopowiedzieć do końca, kto był ofiarą, a kto katem w czasie II wojny światowej. No ale to nie trzeba dalej mówić. Dzisiejszy wyrok Trybunału Unii Europejskiej jednoznacznie pokazuje. Ale jednym z członków komisji jest Ukrainiec właśnie, z PO. No może jest, nie wiem. No jest tam właśnie i on teraz to... już ostatnią serię zdjęć, bo rozumiem, że do pytania. Tak, nie ma filmów, nie ma żadnych z przedstawień, tak dalej. W telewizji ta tematyka jest nieobecna. Chociaż nieraz mi się udaje tam przebić z pewnymi sprawami do telewizji, no ale ciężko to jest. Powstały niezależne inicjatywy. Polecam, to tylko tak sygnalizuję. Bardzo dobry film dokumentalny, fabularyzowany, ukraiński rapsod, jeżeli znajdziecie, o pokazujący mordy na ludności cywilnej. Tutaj są takie wstrząsające sceny, przybicie do drzewa, mordowanie dzieci, ale tak to było. To bardzo wiernie pokazuje, co się działo w tych wioskach. Druga rzecz to jest inscenizacja, która będzie powtarzana w różnych częściach Polski w przyszłym roku. Hasło nie o zemstę, lecz o pamięć bojowe. No bo różne środowiska nam próbują mówić, że my jesteśmy mściciele. No tak jak się wmawia też rodzinom katyńskim, że potem się, oni się chcą uszczyć, szkodzą relacjom polsko-rosyjskim. To dokładnie ta sama retoryka jest, żeby się chcemy mścić, biednej Ukrainie szkodzimy i tak dalej. Więc w Radynie pod Przemyślem udało się zorganizować też za własne pieniądze, oczywiście msza i rekonstrukcja, która po raz pierwszy pokazała w formie takiego widowiska ludowego, jak ta rzeź wyglądała, bo my ciągle mówimy o ofiarach rzeź, ale jak to wyglądało? Więc zbudowano makietę tutaj wioski, pobielane ściany, ukryte słomą, oczywiście to wszystko z dykty. Rekonstruktorzy ubrani takie stroje, wszystko za własne fundusze zorganizowane. Przyjechało 300 rekonstruktorów z tych różnych grup, nie tylko z Polski, ale z Czech i Słowacji, co jest bardzo ciekawe. No i wieczorem zaczęto odgrywać. No, było bardzo dużo ludzi, ponad 10 tysięcy tutaj na tych okolicznych trybunach, polach. No, inscenizacja, przepiękna muzyka Krzesimira Dębskiego. No więc pokazywano sceny z życia tej wioski. Modlitwa wieczorna. Później wracający ludzie z pola, również takie widać było, że nawet rekonstruowano cały wóz. No i na czym to polegało? Tutaj na tej rekonstrukcji widać to idealnie, że napadano na bezbronne wioski. To nie były żadne posterunki, żadne zasieki. Przecież Polacy nie mieli broni i nie dawali Niemcy ani
Rosjanie. Jedynie to były wioski, bardzo często mieszane wioski, ale też czysto polskie. I napad się odbywał zazwyczaj w nocy. Stąd to określenie czerwone noce, czyli płonące noce. Najczęściej te oddziały UPA, wspierane przez tzw. siekierników, gromadziły się wokół tej wsi, w lasach i na znak pochodu, po podpaleniu jakiegoś stogu siana, zaczynano atak. Najczęściej to była godzina tam 22, 23, nieraz północ. No tu właśnie ci rekonstruktorzy, siekiernicy, ukraińscy chłopi, często podmundowani przez banderowców, no uzbrojeni w to, co mieli, czyli siekiery, pałki, widły. I w ten sposób napadano. Najpierw ci siekiernicy mordowali wszystkich jak na to. Tutaj już jest podpalenie pierwszej stodoły, żeby wzbudzić panikę wśród ludzi. No i atakują. I wtedy wyrzynano wszystkich, kobiety, dzieci, starców, jak szło. Później szła druga grupa, to najczęściej kobiety ukraińskie, która rabowała. W jednej z tych książek jest relacja siostry mojej babci, która to opisała dokładnie, że wszystko, worki z kaszą, z mąką, buty zdejmowano, zamordowano, kożuchy, wszystko, garki, pierzyny. I później mordowano tych ludzi, rabowano i podpalano. I takiej kolejności te wsie były. To są znowu pomordowani, których ciała wrzucano do studni. Po to również, żeby zatruć tą wodę, żeby już Polacy w tym miejscu z powrotem nie osiedlili. Oczywiście kierowali tym banderowcy, którzy byli formacją zbrojną, ale wspierani właśnie przez tych siekierników. I później po takim rabunku wyjeżdżano tymi wozami obładowanymi różnymi tam dobytkiem,